Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Nikolaj Juraj kontra Jan Timman. Słynna partia, a bardziej słynna końcówka, która pojawia się w wielu książkach jako fajne studium szachowe. Bardzo ciekawe. Tutaj w komentarzach mi pisaliście, myśleliście, że jak analizuje Timmana, to właśnie tę partię. Właśnie tę partię dla Was przeanalizuję. No bardzo ciekawa. Zresztą wszystkie szachy, wszystkie partie szachowe, myślę, że są na w swój sposób, ciekawe. I przejdźmy oczywiście do rzeczy tutaj. Zawodnicy posiadają rankingi mianowicie takie. Nikolać po, posiada 2,450, Jan Timman 2,625. W 79 roku, moi drodzy, to były potężne, potężne rankingi szachowe, niesamowite. Niesamowicie wysokie. I przejdźmy do rzeczy. Skoczek F3. Tym tutaj ruchem się zaczęła ta partia. Skoczek na F6, B3. No, można tak grać oczywiście. Wstawić sobie tutaj gońca na B2, G6, goniec B2, goniec G7. Rzecz jasna, dla osób początkujących, nie polecam tutaj zbijać skoczka na F6. Absolutnie jest to złe posunięcie. Trzymamy gońca, to jest bardzo silna figura w otwartej przestrzeni. G3 zostało zagrane, posunięcie D6, D4, nieco symetryczna pozycja i tutaj zaskakujący ruch, myślę, że dla wielu osób, mianowicie B5. No właśnie, o co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim chcemy wstawić sobie gońca na B7, prosta sprawa, a jeżeli biały by zagrały na przykład pionkiem na C4, to zawsze go wybijamy, wolna linia i tak dalej. Takie myślę posunięcie może na małe zaskoczenie, niegroźny ruch dla białych absolutnie, ale zawsze ciekawy. Goniec na G2 zostało zagrane. Goniec B7, skoczek na D2 i skoczek na D7. Zauważcie, wszystkie figury lekkie zostały już wyprowadzone. No i nieco symetryczna pozycja, prawie mega symetryczna, z różnicą taką, że pionek tutaj wyszedł o dwie kratki, ten o jedno. Z kolei ten o jedną kratkę, a ten o dwie kratki. No, widzimy, że tutaj panowie się. No, bawią, bawią, znaczy, no, ja przesadzam pewnie, ale partia wygląda tak, a nie inaczej. Roszada ze strony tutaj białych i posunięcie C5. Od razu em, czarne otwierają centrum. Jeżeli zostanie, wybicie na, zostanie wybity pionek na C5, to skoczek oczywiście wybija z bardzo ciekawą pozycją i myślę, że przyjemną dla czarnych. Posunięcie C4. Zobaczcie, jak C5 to C4 i teraz co zrobić czarnymi? Czy pionka przepchać, czy pionka wybić, czy zostawić, czy podeprzeć go A6? No różne są oczywiście opcje. Każdy z tych posu... Każdo, każde z tych posunięć jest opcją ciekawą. Myślę, że najgorszą to przepchanie, chociaż ten ruch mi się... No podoba, bo ja bym tutaj od razu pionkiem próbował iść do przodu, aczkolwiek e, Timan wybił. Na C4 skoczek wybił. E, tym pionkiem, jakbyśmy odbili, to było dosyć nieciekawie, dlatego że wybijamy tutaj i ten pionek zostaje potem izolowany, może być obiektem ataku. E, po wybiciu na C4 skoczek wybił i roszada. Rozwój się powoli kończy, tutaj zostało wybite yy, i posunięcie, no właśnie, jakie teraz? Czy wybijamy pionkiem, czy wybijamy, wybijamy skoczkiem, czy jeszcze jakoś inaczej? Ja powiem w ten sposób: wybicie skoczkiem byłoby jak najbardziej prawidłowe. I dobre. Tutaj jest 5 pionów na 4 piony na skrzydle królewskim. Myślę, że bardzo przyjemna pozycja dla czarnych. Czasami, jak się uda wymienić tego pionka za te dwa pionki, no to myślę, że czarne tutaj mają bardzo bezpieczną i z pionkiem więcej pozycję. W tym momencie Timan zagrał D5. Też ciekawie, lecz silniki się tym, z tym nie zgadzają. Zamykamy nieco gońca. Myślę, że po prostu skoczkiem byłoby nieco lepsze. Skoczek zagrał na E5. Skoczek wybił na C5. Wieża C1 naturalne. Posunięcia skoczek z F na E4. Skoczki wyglądają w centrum zacnie. Posunięcie B4 przegania tego skoczka, oczywiście. I skoczek E6. Taki skoczek na E6 może być niezłym tutaj zawodnikiem na szachownicy, gdyż bardzo fajnie strzela w pola centralne. No i tutaj na C5, oczywiście, na D4, na F4, na G4. Bardzo ładną rolę spełnia ten skoczek. Aczkolwiek. Białe od razu tego skoczka w sprytny sposób Chcą wymienić zagrywając na D4 I okazuje się, że nie można zbić tutaj na, na E5 za darmo Gdyż to nie jest za darmo bicie z atakiem I po wybiciu tutaj goniec by wybił Pozycja białych byłaby bardzo dobra Bardzo przyjemna z parą gońców Zepsute pionki No tak nie można oczywiście grać Dlatego też Jan Timman Zagrywa Hetmanem na D6, wzmacnia troszeczkę tutaj centrum tego skoczka. Przede wszystkim teraz już grozi wybicie. Oczywiście gońcem raczej. E, I teraz tak zostało wybite na E6. Hetman wybił, skoczek na D3 wrócił. Wydaje się, że skoczek tutaj stoi wyśmienicie, i to jest też prawda. E, broniąc przede wszystkim na C5, jakieś opcje istnieją, e, trzeba nieco uważać. No ale Timon wymienił te gońce, skoczek wybił e, i bierze zagrała na C8. No cóż, moi drodzy. Pozycja jest równa. Tutaj się za wiele nie dzieje, aczkolwiek kwestia gustu, kto jakim kolorem by chciał grać. Ja bym chciał mimo wszystko grać czarnymi nie, nie ze względu na to, że gra tu Timan, tylko ze względu na to, że jednak ten pion w centrum jest jakoś według mnie mało taką przeważką psychologiczną. Może bym powiedział, ten goniec jest zamknięty, czasami musi się wymienić za tego skoczka. No i jak poszło dalej, sprawdźmy. Hetman zagrał na d4 i hetman na a6. Zobaczcie tutaj jest atak. Co z tą strzałeczką się dzieje? Jest atak na pionka, jest atak na pionka. No właśnie, i w tym momencie biały tego jednego pionka tracą. Lecz mm, nie przejmujemy się za bardzo. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek zagrywa na D3. Pionek wzięty a, i. A właśnie w tym momencie tutaj Goniec wybił na E4, zaraz to pokażę. Lecz po takim skoczku na F4 pozycja białych byłaby, myślę, że bardzo przyjemna. Bronimy tutaj tego pionka i atakujemy na D5. Różne są oczywiście możliwości grania. No, Goniec wybił. Przypuszczam, że białym się bardzo spodobał ten skoczek na C5, który stoi tutaj, no, bardzo dobrze zresztą, lecz. On ma, ma słabe podparcie, tylko pionka tutaj na nacepić. Oczywiście są też figury, które go podpierają, ale mi chodzi głównie o takie zacementowane podparcie. Zawsze możemy to e, przez A5, poprze, poprzez ruch A5 tego skoczka wygonić z tego pięknego miejsca. Goniec zagrał na C6. No oczywiście, jeżeli tutaj będzie wybicie, no to myślę, że pionek leci kolejny, dlatego też E3 zostało zagrane. No i hetman d5, moi drodzy. Hetman d5, próba wymiany hetmanów, co się oczywiście y, udaje bez problemu. Został pionek więcej. Ja myślę, że białe tutaj myślą o remisie bezwzględnie, bo mają piona mniej, a goniec, y, no, odskoczka może być tutaj nieco lepszy w tym wypadku. Wieża z f na d1, e6, bronimy gońca i skoczek d7, grozi skoczek f6, dlatego też król g7, bronimy, b5, Goniec na B3 dał szacha wieży, powiedzmy w ten sposób. Wybicie, wybicie. Wieża A1 grozi wzięcie piona. Na pion słaby, oczywiście, trzeba go bronić poprzez ruch wieża C7. E, moi drodzy, e, no w tym momencie białe zagrały w ten sposób. Bardzo sprytny ruch, bo nie można wybić, gdyż po wybiciu jest goniec na D5 i po. Do robieniu. Ta pozycja tutaj jest no, remisowa. Remis jest bardzo, bardzo prawdopodobny, bardzo bliski. Nie widać tutaj opcji, żeby się czarnymi można było przełamać. Aczkolwiek czarne mogą zawsze próbować. Białe myślę, że wybroniłyby się bez większych problemów na tym poziomie. Posunięcie AB nastąpiło. Skoczek wybił. Zobaczcie, że pozycja się bardzo uprościła. Lecz to czarne nie ryzykują absolutnie niczym. No ale. Czarne są faworytem. Na tu ma 200 punktów, prawie więcej od przeciwnika, więc ja się nie dziwię, że chce wygrywać. Wieża C6 i może próbować jak najbardziej, to białe mają problem, żeby zremisować. Skoczek D7, G5. Bardzo ładny ruch, który łapie trochę więcej przestrzeni, jakby na przykład tutaj pionek stanął na G4. Ciekawy jestem, czy Goniec by znalazł drogę, tak, żeby aktywnie stanąć i próbować tam przeciwnika męczyć. No ale G5 zagrać można na czarne pole. G4. Może to być taki problematyczny troszkę ruch dla białych, z tego względu, że pionek znajduje się na białym polu, a goniec zawsze ma opcję, znaczy nie zawsze, ale ma opcję jakąś tam teoretyczną, żeby tego pionka próbować zbić. Wieża C7, skoczek B6 i H5. Bardzo ciekawe posunięcie z tego względu, że po wybiciu ten król idzie i wybija tego pionka, zawsze go odbijemy, a już przewaga tutaj na tym skrzydle robi się poważna. H3 zostało zagrane i pytanie, czy wybić, czy przepchać, czy zostawić. Moi drodzy, przepychamy. Tutaj czarne przepchały. Jest to poniekąd jakieś małe ryzyko z tego względu, że białe mogą próbować stać w miejscu. Teoretycznie stać w miejscu i nie pozwolić, żeby ten goniec te, tego pionka zaatakował. Czasami w końcówce jak króby był daleko, to ten goniec też ma szansę zbić pionkę na G4, doprowadzając pionka bandowego. Wieża zagrała na B1 i wieża na C3 bronimy. Rzecz jasna, skoczek na d7, goniec d5. No, takie przestawianie troszeczkę posunięć. Goniec c6, tu panowie się sprawdzają. Król g2, posunięcie f5. No, wiadomo, jeżeli wybicie, to wybicie i przewaga pionków tutaj, jakaś falanga pionów może iść do przodu. Jakaś jedyna szansa rozbicia tej pozycji. Wieża zagrała na b4, też sprytny ruch. Trzeba przyznać, jakieś wieża c4 grozi. No, i chyba tak zostanie zagrane, moi drodzy. Tutaj król zagrał na. F6, oczywiście nie chcemy Za bardzo zbijać tu pionka, gdyż te pionki Potem robią się nieco słabsze Król zagrał na F6 i wieża C4 No właśnie, wybić trzeba Mamy końcówkę, lekko figurową Jak to ocenić No silniki tutaj dają ogromną przewagę Dla czarnych, minus 3 moi drodzy Na razie Timan gra dobrze Lecz F4 zostało zagrane no, i troszkę przewaga spada. Jak należało grać? No, tutaj próbują czarne grać goniec na B5, łapać aktywność tym gońcem. Może zostawić tę pozycję i próbować królem podchodzić z tej strony. No, cóż, głębsza analiza by się przydała w tej końcówce na pewno. Zostało zagrane F4, skoczek D2, moi drodzy, i F3. No niezwykle ryzykowna idea, z tego względu, że te pionki już nie mają przełomów, a zostają na białych polach, no koniec musi czasem ich bronić. Król F1, moi drodzy król E5, król E1 i powiem tak, ta końcówka jest remisowa. W tym wypadku nie ma za bardzo możliwości czarny, żeby dobrać się do przeciwnika. Jeżeli król będzie stał tutaj blisko, nie zawsze musi stać. Skoczek też pilnuje opcji, bo pamiętajcie. Że są takie opcje jak goniec d7, i czasami wybijamy na g4 i idziemy tym pionkiem, już to mówiłem na początku. No ale tutaj białe póki co kontrolują sytuację. Król d1 zostało zagrane. Goniec na b5, no, goniec sprytnie chciałby tutaj zagrać i zbić pionka. Król c2, białe się nie boją, słusznie. Goniec d3, król c3. No i tak, tym skoczkiem tutaj stoimy, nie pozwalamy zagrać na. F1, przypomnę, że jak gońcem by się udało tutaj zbić, to ten i pionek idzie, to skoczek ma opcję na F1. Zostało zagrane E5, król B4. Tu wszystko się trzyma jak najbardziej. Król C6, król C3, król C5. Mam no, takie manewrowanie. Jeden szach nikomu nie zaszkodził. Król D5, skoczek wrócił słusznie. Koniec na A6. Moi drodzy, tutaj wystarczy grać po prostu królem w jedną i w drugą stronę. I to jest remisowa końcówka. Król zagrał na B4 właśnie, goniec na B7, Król B5. No można, oczywiście, tu się nic, jeszcze nic złego nie dzieje. Król C8, e, Król B4, goniec A6, no i po Król C3. Myślę, że panowie mogliby się zgodzić na remis. Skoczek jeszcze tutaj ładnie pilnuje pionka. Lecz Król zagrał na A5. Moi drodzy, błąd. Ogromny błąd białych. Król troszkę za daleko poszedł. I teraz spróbujcie znaleźć posunięcie dla czarnych, które wygrywa partię. Niezwykle klasyczne zagranie, już, no mówię, w, w podręcznikach się ten ruch już przewija bardzo często. Bardzo ciekawe posunięcie, i to pokazuje, że nie zawsze przewaga figur daje zwycięstwo. Czasem e, mniejsza ilość tych figur daje zwycięstwo, a aktywność. To zwycięstwo powoduje. Moi drodzy, to posunięcie zasługuje na dwa wykrzykniki. Goniec F1. Fantastyczne zagranie. Grozi wzięcie na H3 i na G4. W tej pozycji białe poddały się. Słusznie. Dlaczego? Już tłumaczę. Zobaczcie, skoczek wybija na F1. No tak w partii już nie poszło, oczywiście, ale gramy sobie z królem na C4. No, i król zmierza po prostu do tych pionków. Powiedzmy po skoczek D2, królem gramy na D3, skoczek na przykład na B3, idziemy po pionka, na przykład skoczek na C5 to zbijamy, tutaj zostaje zbite, wybicie, i na przykład po tym ruchu pionek dochodzi do przemiany. Ta pozycja no, jest wygrana, to już wiemy, lecz ten ruch jest piorunujący, prawda? To jest fantastyczne zagranie. Czarnych. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, życzę dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć!